Kiedyś to święto było hucznie obchodzone. Czasy się zmieniły, ale Dzień Kobiet nadal jest okazją do złożenia paniom najlepszych życzeń. Prezydent Kielc z samego rana postanowił zrobić kielczankom niespodziankę. Bo od wczesnej godziny rano naprawdę ten uśmiech na twarzach dzisiaj wszystkich kobiet kościół. I to nie tylko w dzisiejszym dniu, bo święto kobiet, ale przez cały rok. Bogdan Wenta obdarowywał panie symbolicznymi tulipanami, m.in. na ulicy Sienkiewicza, Leśnej, Placu Konstytucji 3 Maja, czy wreszcie na rynku. Nie spodziewałam się, bardzo pięknie się zaczął dzień. No super, jestem bardzo zadowolona, bardzo miły gest, miłe zaskoczenie. Bardzo mi jest miło, przyjemnie, jestem bardzo zaskoczona. Bardzo miła niespodzianka z samego rana i miłe zaskoczenie, bardzo ładny gest. Życzenia i kwiaty trafiły także do współpracownic prezydenta. Czego pan życzy paniom? Właśnie uśmiechu, aby gościł przez cały rok. No jak najmniej trosk. Aby zawsze były dobre uczucia. Wszystkiego najlepszego z okazji na kobiet po prostu. Super niespodzianka, dziękuję bardzo panu prezydentowi i wszystkim. Super, naprawdę, kochajmy kobiety, kochajmy ludzi. Wszystkiego dobrego w dniu dzisiejszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Super. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.